Około tak godziny 9 będziemy wyruszać na przepłynięcie Trzciny Gibraltarskiej. Podczas tego co pół godziny będziemy się zatrzymywać na napój, żeby się jakiejś ciepłej herbaty napić. Podstawą do powodzenia naszej przeprawy jest temperatura wody, prądy, kierunek wiatru, no na pewno samopoczucie danego dnia pływaka. Jeżeli to uda się zsynchronizować dokładnie na jutro, będzie to optimum wszystkich tych bodźców, no to mamy szansę dużą, że tą cieśninę uda nam się w przyzwoitym czasie 6-7 godzin pokonać. Aha, okej. Przód, cały tutaj, tu. Wszystko. Dobra. Vamos a salir hacia la isla para comenzar un cruzanado en 10 o 15 minutos, Javier. No tiene movimiento. Recibido, muchas gracias, a la vuelta. 34 minutos de operation in the wind, but the pneumatic is very near. Fernando, vámonos.
tym razem się udało. Siadaj sobie. Tam, o, tam, o, tam.